Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam na bardzo króciutki odcinek pod tytułem Mój zestaw domowych eko nawozów do moich upraw, moich warzyw, moich owoców. Jeśli jesteście ciekawi, co chciałem Wam pokazać, powiedzieć, to zapraszam do tego odcinka. Jesteśmy tutaj przy takim domku. Ja tutaj mam beczkę z gnojówką z pokrzyw, troszkę dalej od domu, troszkę dalej od warzywnika, bo mocno śmierdzi. To jest mój zapas, zawsze robię tak około 80 litrów, w tym roku tyle zrobiłem. Widać, że jest taka zielona, taki zgniły, zielony kolor. Już część zużyłem, na jedno podlewanie poszło mi 45 litrów tej gnojówki z pokrzyw. Tutaj sobie już przelałem do pojemnika zamkniętego, ale również mam tutaj do tego wieczko. Ja już muszę to zamknąć, bo naprawdę pachnie dość intensywnie. I tak przechowujemy gnojówkę z pokrzyw. Gnojówka z pokrzyw, tylko powiem, że najważniejszym jej składnikiem według mnie, ale również według opracowań, to jest tytan, czyli stymulator wzrostu. Pokrzywa ma aż 80 jednostek ppm, tak samo jak wrotycz, a pozostałe rośliny tego pierwiastka mają tylko jedną jednostkę ppm, a pokrzywa aż 80. I tutaj nie chodzi o zawartość azotu w tej pokrzywie, tylko chodzi o zawartość tytanu i działanie jako stymulator wzrostu zwiększające plonowanie, ale był o tym filmik na moim kanale o pokrzywie, o gnojówce z pokrzyw, jakie ma właściwości, więc zachęcam do zajrzenia na mój kanał i tam znajdziecie dokładnie, jak mówię o tej gnojówce z pokrzyw. Tutaj są moje suszone pokrzywy. Było tego 2 wory, a jak się wysuszyło, to tylko tyle. Nie będę tego przewracał, żeby mi z tego za dużo nie wypadło. I tak jak zacząłem o gnojówce z pokrzyw, to tak rozpoczyna mój zestaw nawozów domowych właśnie gnojówka z pokrzyw. Ale mam też tutaj przygotowane, zbierane skorupki z jajek. Czy to są skorupki z jaj surowych, czy ugotowanych, to nie ma znaczenia. Chodzi o skorupki z jajek, zaraz o nich powiem. Zbieram też skórki z bananów. Oczywiście bardzo dobrze myte te skórki są, żeby te środki, którymi są one zabezpieczane, jak najbardziej zmyć. I oczywiście fusy z kawy, z ekspresu. Ja zbieram sobie takie fusy cały rok. To jest tylko tutaj wycinek po to, żeby Wam pokazać i pokrótce tylko omówić o tych nawozach. Zacznę od skorupek. Jest wiele teorii nad stosowaniem tego, punktów widzenia nad stosowaniem skorupek, że to niepotrzebne, że to w ogóle nie działa. Ale ja zamiast wyrzucić to na kompostownik, bo też tak można zrobić i poczekać, ale to będzie wszystko w tej pryzmie, ale ja chcę mieć te skorupki z jajek podsypane, skruszone, zmielone i podsypane, wymieszane z ziemią do roślin, które właśnie pokazują, czy miejsce, teren, ta gleba, gdzie pokazuje, że tego wapnia jest za mało. I tak dla uspokojenia swojego sumienia również, że coś robię ekologicznego tutaj, to ja stosuję te skorupki. Skorupki, one się będą przyjmowały, rozkładały dłużej w glebie, żeby ten wapń był przyswajalny do roślin. Ale mimo wszystko ja stosuję. Z takich skórek z bananów można je pokroić w kosteczkę i również gdzieś tam w swoim ogródku wymieszać z ziemią. Ale będzie to wtedy trwało dość długo, zanim ten potas, który jest w tych skórach z bananów, czy inne pierwiastki, żeby się rozłożył i był przyswajalny przez rośliny. Ale lepiej takie skórki z bananów właśnie pokroić w kosteczkę, rozerwać na małe kawałki, następnie wysuszyć, bo można wysuszyć je na słońcu bądź w piekarniku, a potem zmielić. I takie zmielone skórki z banana można rozmieszać w wodzie i takim roztworem można podlewać nasze rośliny. Fusy z kawy mieszam wierzchnią warstwą gleby. Uważa się, że takie fusy z kawy nam zakwaszają glebę i nadają się bardziej do roślin kwasolubnych, na przykład pod borówki czy pod rododendrony na przykład. Ale ja taką niewielką ilość stosuję wszędzie, do wszystkich roślin, w zależności ile tego mam. Oczywiście jeśli tych fusów z kawy macie niewiele, to wykorzystacie to do tych roślin kwasolubnych,
ale jeśli mielibyście tego więcej, to możecie nawet sypnąć pod pomidory czy ogórki delikatnie. Na pewno Wam tej gleby tak bardzo nie zakwasi taka maleńka ilość fusów z kawy. Każdy może mieć inne zdanie. Jedni piszą, mówią, że to szamańskie rytuały. Może i są szamańskie, ja nie jestem szamanem, ale stosuję w swoim ogrodzie, w swoim warzywniku taki oto zestaw nawozów ekologicznych. Nie mam też teraz drożdży, ale jeśli zostają Wam drożdże piekarnicze, możecie zrobić taki zaczyn z drożdży, z troszeczkę cukru, wody, następnie to rozmieszać z wodą, przefermentować i potem podlewać swoje rośliny. I też taki nawóz z drożdży ma dobre właściwości dla roślin. Ja tylko chciałem Wam pokazać, jak mój zestaw nawozów ekologicznych wygląda. Ja w swoim ogrodzie jako nawóz stosuję również popiół drzewny, na przykład popiół z ogniska i gnojowicę końską. Napiszcie w komentarzach, z czego Wy używacie te naturalne nawozy, jakie i w jakich ilościach może. Podzielcie się tą wiedzą, pewnie widzowie chętnie poczytają o tym, jak inni stosują i co stosują. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.